Szczef mówi, godzina 14, czwartek, co tydzień. Teraz ponownie będziecie mogli nas znaleźć pod Urzędem Miasta w Tczewie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, a dziś pytamy o rady dla osób, które miałyby się przeprowadzić do Tczewa. Hej! Hej, aha, chciałeś się przywitać. Może chcesz kogoś pozdrowić, rodziców? Pozdrawiam moją mamę z Żabki. Tak. Jaką dałby pan radę osobie, która chciałaby się przeprowadzić do Tczewa, osobie wprowadzającej się do Tczewa? No nie wiem, czy bym dał jakąś radę pozytywną, że tak pozytywną? Okej, okay. No. A jakieś negatywne w takim razie? A to byśmy mówili postać i postać. To jedną, taką jedną na szybko i puszczamy na obiad. Zbyt dużo kebabów, zbyt mało innych restauracji. Okej, okay. Ale dzisiaj na obiad nie kebab? Nie. No to smacznego, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana, ciężko powiedzieć, bo ja na stałe nie jestem. Jestem tu, jestem za granicą. Okej. I także... A podoba się, jak pani z zagranicy wraca do Tczewa? Tczew jest... No, jestem, urodziłam się w Tczewie i podoba mi się Tczew zawsze, tylko żeby więcej było robione w tym Tczewie. Okej. A tak, to co? Okej, a co pani by zrobiła taką jedną rzecz? Tylko banki, lumpeksy, no coś na placu Hellera więcej. No, wiadomo, że no coś rozbudować. Coś się działo. Tak, co się działo. Turyści latem przyjeżdżają, goście są. Przecież, żeby było, można było dla dzieci więcej. No na placu tam nad Wisłą jest bardzo ładny ten bulwar zrobiony, to z tego jestem zadowolona. Czyli więcej takich miejsc. No takich i w ogóle dla starszych ludzi, takie jakieś kawiarenki, coś tego, to też... Starsi ludzie przychodzą, nie mają gdzie pójść, albo zjeść gdzieś, wszystko tylko to jedna jadłodalnia. Jaką dałbyś radę osobie przeprowadzającej się do Tczewa? Uciekaj. Uciekaj, dobra, to się u nas pojawiało na Facebooku w odpowiedziach. A powiedz mi w takim razie, dlaczego mają uciekać? Ponieważ w okolicy na pewno jest kilka ciekawszych miejsc. Mhm. Chociaż to zależy, jak się lubi wrażenia różne, no to można, nie? Okej, okay, jakie wrażenia? Kryminalne. Kryminalne? O Jezu, tak. To gdzie wychodzicie? Na Abisynię. Na Abisynię. I tak. Co, tam jest niebezpiecznie? Ogólnie mi się wydaje, że to jest po prostu tutaj najbezpieczniejsza strefa. Dalej się lepiej nie zapuszczać. Więc jak to trzeba, to gdzieś tu może na Starym Mieście, tak. Okej, okay, no dobra, ale to uważasz, że powinno być, nie wiem, więcej patroli straży miejskiej, policji? Tak. Na przykład. Jest to fajne miasto, ciche, spokojne. Okej, okay, czyli nic by pani nie zmieniała w Tczewie? No na pewno więcej może atrakcji. Jaką dałbyś radę osobie, która chciałaby się przeprowadzić do Tczewa? Jednak nie takie proste, bo wiesz, może widzisz dużo minusów w Tczewie, to może... Kino jest. Jest kino, okej, okay, to jest plus, czyli z plusów. A zmieniłbyś w takim razie coś w Tczewie, to tak cię zapytam. Czegoś ci brakuje? Więcej tych wydarzeń, tak. Wydarzeń, okej, okay. Jakieś koncerty, atrakcje, coś jeszcze? Nie. Jaką dałybyście radę osobie, która chciałaby się przeprowadzić do Tczewa? Żeby się nie przeprowadzała. Żeby się nie przeprowadzała, ty tak samo? Ja myślę, że tak. Że tak, no to powiedzcie mi w takim razie, dlaczego ma się nie przeprowadzać? Uważam, że po prostu są lepsze miasta. Okej. Okay. Tutaj jest zbyt mało atrakcji moim zdaniem. Taki, niby są jakieś różne zabytki, jakieś fajne miejsca, gdzie można posiedzieć, ale mimo wszystko tutaj nie ma co robić tak naprawdę. Okay. Ja bym osobiście wolała mieszkać na przykład w takim Gdańsku. Okej, okay, dobra. No to w takim razie dostajecie władzę, zabieramy prezydentowi, on się nie obraża. Co byście w Tczewie w takim razie zmieniły? No myślę, żeby to miasto było takie bardziej turystyczne, może w sensie nie, żeby inni też tu przyjeżdżali, ale żeby było więcej atrakcji, na przykład żeby lodowisko lepiej działało. Okej. A ty? Nie wiem, można by było coś naprawić w parku, żeby jakoś park tczewski był jakiś lepszy, żeby więcej ludzi po prostu przychodziło, żeby się coś po prostu tutaj działo. Okay, nie mniej jednak w tym miejscu. Fajne miasto, fajni ludzie. Mhm. No. Okej. Okay. Dobra, bo często mówią, że na przykład mi odpowiadają, że nie przeprowadzać się. Czyli wam się w Tczewie podoba? Tak, w Tczewie jest fajnie, fajnie. No, fajnie. Zależy jak. No, na przykład jeżeli są normalne ludzie, z którymi się przyjaźniłeś, no wiem, to z każdego miasta to nie jest tak, no ale fajnie. Fajnie. Okej, czyli ludzie są na plus. Tak. A coś jeszcze wam się podoba w Tczewie, a może coś byście dodały albo zmieniły w Tczewie? Tu nie ma jakichś takich atrakcjonów no, na przykład. Atrakcji okay. Dużo nie ma, ale jest fajnie, można pozwiedzać, parki są. W zimę prawie wszystko zaśnieżone. No. O, już nie przesadzajcie, no, kiedyś były mocniejsze zimy. No, kiedyś było. Ale no tak fajnie jest.
Okej. Okay, zwłaszcza na mieście. No jaką radę? No może jest coś fajnego na przykład w Tczewie, jakaś taka zaleta Tczewa na przykład. No dużo zakładów pracy, to na pewno. Okej, okay, czyli pracy nie brakuje. A są jakieś wady, jakieś ostrzeżenia? Nasz most. No most to niekończąca się opowieść. Niekończąca, dokładnie. Rad było sporo, były różne. Niektórzy zachęcali do przeprowadzki do Tczewa, niektórzy odradzali. W każdym razie Tczew ma swoje wady i zalety, a je ponownie będziemy sprawdzać już za tydzień. Także zapraszam wszystkich chętnych.